Cześć wszystkim, dzień dobry, ja jestem Ola, witam Was gorąco na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z bookhaulem, na który składają się książki, które kupiłam sobie na targach w Poznaniu, które gdzieś tam kupiłam sobie wcześniej, albo które dostałam we współpracy z wydawnictwami. I ten film pojawia się dopiero teraz, ponieważ wcześniej po targach zachorowałam i nie byłam w stanie mówić, miałam tak okropny katar. A później, jak już trochę wyzdrowiałam, musiałam jechać ogarniać rzeczy na Śląsk, ale powiem Wam w sekrecie, że udało mi się już ogarnąć obrączki, więc już te takie drobne rzeczy z listy ślubnej powoli odchodzą. No i ten bookhaul czekał i czekał, ale w końcu się doczekał, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jakie książki się na moich półkach pojawiły niedawno, to zapraszam Was do oglądania dalej. I jeszcze szybko dla tych, co nie wiedzą, bookhaul to jest film, w którym ja opowiadam o książkach, których jeszcze nie przeczytałam, więc na ich temat nie mam wyrobionego zdania, mogę tylko moje przypuszczenia tutaj snuć. Chociaż jest tutaj parę pozycji, które już skończyłam, więc co nieco będę mogła Wam o nich opowiedzieć, ale też niepełne recenzje to będą. Tutaj raczej pokazuję nowości, zresztą tak jak wszyscy wiedzą, na czym bookhaule polegają, ale czasem się ktoś zaplącze, kto nie wie, więc tak chciałam krótko wyjaśnić. I co, bez zbędnego przedłużania? Pokazuję Wam książki tak, jak tutaj właśnie je mam pod ręką i zaczniemy sobie od książek, które kupiłam sobie sama, prawie sama, a dlaczego to Wam powiem za chwilę, i to jest Odprysk świtu oraz Tancerka krawędzi. Dwie brakujące książki z Archiwum Burzowego Światła, które gdzieś tam były mi potrzebne, żeby sobie całą kolekcję uzupełnić. I dlaczego mówię, że kupiłam je sama? Bo kupiłam je za swoje pieniądze, ale tutaj Odprysk świtu to jest książka, która już jest niedostępna normalnie do kupienia, jest w sensie jest dostępna, ale bardzo trudno ją zdobyć i wyświetliło mi się na Empiku, że jest jeszcze kilka egzemplarzy w Polsce do kupienia stacjonarnie. Oczywiście we Wrocławiu już nie było żadnego egzemplarza, natomiast w Warszawie znalazłam jeszcze kilka pozycji i poprosiłam kochaną Alę Laoszę, żeby mi poszła kupić, no i oczywiście Ala mi kupiła, więc zapłaciłam za tę książkę 27 zł, z hakiem chyba, natomiast widziałam na Allegro, że ona chyba chodziła, nie chcę Was tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że ponad 300 musiałabym na nią zapłacić, jakbym chciała ją kupić online, więc bardzo się cieszę, że te dwie książki właśnie trafiły do mojego zbioru i już mam całe archiwum kompletne, to znaczy te książki, które na razie autor napisał, bo chyba w 25 ma wyjść kolejny tom Archiwum Burzowego Światła. Cieszę się, że wszystkie mam, no i będę mogła czytać, tylko teraz jeszcze muszę znaleźć czas, żeby te grubaski czytać. Co prawda te dwie są cienkie, ale wiecie, reszta Archiwum Burzowego Światła to dość grube pozycje. I przechodzimy dalej. Tutaj mamy książkę, którą czytałam w ramach współpracy z wydawnictwem Znak. Musiałam sprawdzić, bo czasami zapominam właśnie, jakie to wydawnictwo jest. I to jest książka Biuro do Spraw Tajemnych. Tak jak właśnie Wam mówię, tę książkę już przeczytałam, więc gdzieś tam na moich profilach możecie znaleźć recenzję na jej temat. Ja też jeszcze więcej na jej temat będę mówiła w podsumowaniu miesiąca. Jeśli chodzi o samą fabułę i dlaczego ta książka mnie w ogóle zainteresowała, to od wydawcy dostałam takiego maila, w którym on mówił, że tak. To jest książka, która się dzieje w Paryżu. Lata 30, czyli rok 1830, więc też takie miałam, o, ciekawe, ciekawe. Młody, przystojny, bogaty pan detektyw, który rozwiązując zagadki korzysta właśnie z nowinek technologicznych ówczesnych czasów. I ja już byłam kupiona, stwierdziłam, że to jest książka, którą ja chcę przeczytać. Kryminał osadzony mniej więcej w czasach mojego ukochanego hrabiego Monte Cristo. No i przystojny młody pan detektyw, zagadki kryminalne, co więcej mi tutaj było potrzebne do szczęścia, więc właśnie zdecydowałam się na współpracę z wydawnictwem. I czy mi się ta książka podobała, czy nie, no to możecie wiedzieć, jeżeli sobie zajrzycie właśnie na inne profile, a na YouTubie opowiem Wam więcej na moim kanale w podsumowaniu. No na razie powiem tyle, że nie było to złe. Nie było to złe. Sam Valentin bardzo spoko ma potencjał na przyszłego książkowego męża, jeżeli się więcej o nim dowiem w kolejnych tomach, bo obstawiam, że będą jeszcze kolejne tomy właśnie w związku z tą książką. Przejdźmy dalej. Tutaj mam książkę, którą kupiłam też za sprawą Zuzy Książkomanki. To jest książka Smocze Kryształy Joanny Karyś. I z tą książkę, z tą książką wiąże się taka historia, że Zuza została z moim psem, żebym ja mogła pojechać na targi, ona się na targi nie wybierała i kiedy rozmawiałam z nią, co bym sobie miała kupić, to Zuza właśnie powiedziała, że ty lubisz Czwarte Skrzydło, lubisz romantazy, idź kup sobie tę książkę, bo ona jest patronką drugiego tomu. Ja mówię, okej, dobra, pójdę sobie do wydawnictwa i zobaczę. No i poszłam na wydawnictwo, na stanowisko wydawnictwa Excalibur, no i oni mieli tylko 4 pozycje, więc nie było zbyt dużego wyboru, żeby jakoś bardzo grzebać przy tych książkach, ale na stanowisku były takie małe obrazki, fanarty właśnie całkiem przystojnych mężczyzn, bohaterów różnych i podeszła do mnie dziewczyna z tego wydawnictwa, no i się mnie tam pyta, co ja o tych fanartach myślę. No i ja sobie zaczęłam mówić tak, że o, ten to mi przypomina Kardana z Okrutnego Księcia, o, a ten to mi przypomina Rysanda, a ten Tamlina i zaczęłam, wiecie, jechać po takich najbardziej popularnych książkach teraz romantazy, bo ci bohaterowie dosłownie mi się tak kojarzyli. Tak lekko
takim słowem, że tak powiem, sobie tam jechałam i sobie właśnie tak mówiłam i żartowałam, że ten to taki, ten to taki. No i ta dziewczyna z tego wydawnictwa tak sobie przytakiwała, no i w pewnym momencie ona mi zaczyna mówić: o, to jest brat głównej bohaterki, to jest jakiś najemnik, a to jest bad boy. No i tak sobie rozmawiamy i mówię: kurczę, ja bardzo lubię romantazy, biorę. No i tam wiecie, jak to na targach, troszkę był ścisk, gdzieś tam się do tej kasy dopchałam. No i nagle widzę, że ta dziewczyna, z którą rozmawiałam, siada sobie przy stoliku obok i tak do mnie macha. Ja tak, o, lampka mi się w głowie zapaliła, no i oczywiście podchodzę do niej i okazuje się, że to była autorka, właśnie to była Joanna Karyś, która mi podpisała tę książkę. Wiecie, bardzo mi miło z tego powodu, a równocześnie było mi bardzo głupio, że ja sobie tak, o, to jest Rysant, o, to jest Kardan, zaczęłam sobie tak, wiecie, paplać 3x3. No i dostałam tutaj pieczątkę, dostałam też podpis i dedykację. Bardzo mi miło z tego powodu i nie ukrywam, że teraz mam jeszcze większą ochotę przeczytać tę książkę, właśnie w związku z tą krótką anegdotką, która gdzieś tam się w mojej głowie powiązała z nią. I też powiem wam jeszcze, że jak się kupowało tę książkę, dostawało się plakat tego smoka, który tutaj jest. Natomiast mi się ten plakat zniszczył, bo miałam go włożonego tak luzem do torby, w której miałam książki z targów i on się po prostu pogniótł i nie wygląda zbyt ładnie, więc niestety plakatu nie mam, ale sama historia i książka, mam nadzieję, że będzie... Historia jest przyjemna, a książka, mam nadzieję, że też przyjemna będzie, zwłaszcza, że wiążą się z nią takie miłe tutaj właśnie anegdotki. Przejdźmy dalej. Książka, którą dostałam w prezencie od Pauliny Bukietki, to jest książka Radio Silence. I tę książkę Paulina mi dała, kiedy byłam w Warszawie właśnie spotkać się z dziewczynami. Ja tę książkę zaczęłam, jestem na 42 stronie. I to jest książka, która opowiada o takiej dziewczynie będącej fanką pewnej audycji radiowej albo podcastu. Przepraszam, ale nie pamiętam dokładnie, bo to już było troszkę czasu temu, kiedy to czytałam. Na razie tę książkę odłożyłam, bo mam troszkę inne rzeczy do czytania teraz. No i ona dostaje taką propozycję współpracy z twórcami tego podcastu, czy też tej audycji radiowej. Będę mówiła podcast dla właśnie uproszczenia. To są tacy też amatorzy, to nie jest jakaś wielka produkcja, więc ona się bardzo ucieszyła, że będzie mogła brać udział w tworzeniu czegoś, co lubi. I tyle na razie wiem. Wiem, że ona jest też bardzo ambitną i taką ambitną osobą, która bardzo się lubi uczyć, która dość mocno zwraca uwagę na punkty na studia, czy też do koledżu, więc myślę, że ta książka może mi się spodobać. Zobaczymy, chociaż to jest książka Alice Osman, ja nie do końca przepadam za Heartstopperem, o ile dobrze pamiętam, to właśnie to też jest osoba autorska, mam nadzieję, że dobrze tutaj mówię, właśnie Heartstoppera. Obejrzałam serial, nie jestem jakąś wielką fanką, ale też nie jestem przeciwniczką, w sensie nie mam jakichś ani ciepłych, ani zbyt gorących uczuć w stosunku do tej produkcji. Zobaczymy, jak mi się ta książka spodoba. Jak na razie po tych 40 paru stronach było całkiem spoko. I teraz mam książkę tutaj kolejną, którą aktualnie czytam we współpracy z wydawnictwem Fabryka Słów. Jest to Kajkei i jest to przepiękna książka, która już zbiera dużo przeciwstawnych recenzji, to znaczy widziałam opinie bardzo pozytywne i bardzo pochlebne na temat tej pozycji, ale widziałam też recenzję i opinię Anity, Book Reviews by Anita, która powiedziała, że ta książka jest beznadziejna, dała jej jedną gwiazdkę i że to jest książka opowiadająca o nienawiści do mężczyzn. Ja jeszcze nie mam takich tutaj, powiedziałabym, skojarzeń albo takich wniosków, jestem dopiero na 64 stronach i z tego co wiem, mamy tutaj dziewczynę, która urodziła się jako pierwsze dziecko pewnego władcy, natomiast przez to, że jest ona dziewczyną, no to nie ma ona prawa do dziedziczenia tronu i dziedziczy tron jej młodszy brat, który urodził się 5 minut później, bo jest bliźniakiem, czy tam kilka minut później, nie jest to jakoś bardzo istotne. No i ona ma za zadanie dobrze wyjść za mąż. To jest jakby jej rola, będąc kobietą. I też pewnego dnia dowiadują się właśnie ona wraz z bratem, że ich matka została odesłana z domu i po prostu zostają sami z ojcem i z resztą rodzeństwa. Ona ma samych braci dodatkowo, jeszcze tam iluś tam więcej. No i ona jest tak bardzo skupiona na tym, że może by wymodliła u bogów to, żeby matka wróciła, albo żeby ona się mogła z tą matką skontaktować i w pewien sposób odkrywa u siebie, albo wytwarza u siebie, albo dostaje, jeszcze wam nie umiem powiedzieć za bardzo, bo nie przeczytałam, magiczne moce powodujące to, że ona się może, że ona może wpływać na relacje z innymi ludźmi, jej relacje z innymi ludźmi. To tyle, jeśli o to chodzi. Na razie moim zdaniem jest spoko, ale zobaczymy, co będzie później. Może też będę pałać do niej jakąś większą, nie wiem, nienawiścią, jak to się okaże w dalszych krokach. Przejdźmy sobie teraz do książki, którą bardzo bym chciała przeczytać. Przepraszam was, się tak drapię, ale coś mnie nos swędzi. Bardzo bym chciała już przeczytać, ale no na razie właśnie mam takie inne zobowiązania książkowe, a internet po prostu teraz szaleje na punkcie tej książki i wszyscy po prostu już rzucają swoje zachwyty i jakieś takie przeżycia głębsze i oczywiście chodzi mi tutaj o Iron Flame. Kupiłam sobie na targach właśnie za 70 zł. Jest to przepiękna książka i powiem wam szczerze, że to jest książka, którą chyba postawię tak,
na półce, żeby było widać te piękne brzegi, bo jest ona przepiękna, pięknie się błyszczy i jest oczywiście tutaj upgrade w stosunku do pierwszej części, mamy tutaj piękną kolorową mapkę. No i też muszę powiedzieć, że ta część wygląda jakby, no jakby jest upgrade'owana w stosunku do tego, co było właśnie w czwartym skrzydle. Wszyscy się zachwycają, wszyscy uwielbiają, ja jeszcze nie czytałam, to powiem Wam tylko jeszcze tyle, że na stanowisku Filii właśnie była taka promocja, że jak się kupiło dwie od nich książki, to można sobie było wyciągnąć trzecią z koszyka. I ja kupiłam dwa właśnie Iron Flame, jedno dla mnie, jedno dla Anity, bo mnie poprosiła i załapałam się na promocję, więc wyciągnęłam sobie z koszyka taką książkę Skandalistki. Nie wiem, co to jest za książka, ale w tym koszyku był jeszcze Mróz, praktycznie tylko właśnie inne książki Mroza były, którego ja raczej nie czytam, albo nawet nie raczej, ja jeszcze nie czytałam żadnej książki Mroza. I to pewnie są takie, wiecie, książki miniaturowe, które wydawnictwo po prostu się chciało, nie wiem, pozbyć ich albo zachęcić właśnie do kupowania większej ilości innych książek od nich. Wzięłam, nie wiem, czy będę czytać, ale cieszę się bardzo, że mam Iron Flame. No i mówię, no, bardzo, bardzo bym chciała już się za nią zabrać, ale jeszcze na razie musi ona chwilę poczekać. Przejdźmy sobie teraz do takiej tutaj serii, którą też dostałam we współpracy, albo raczej jako taki prezent od wydawnictwa Sonia Draga. Postaram się je tak ułożyć mniej więcej w kolejności, jakiej one występują, ale nie ręczę za to, albo pokażę Wam je tak. I to jest Genialna Przyjaciółka oraz cała reszta cyklu neapolitańskiego, który właśnie dostałam we współpracy z wydawnictwem, ponieważ dziewczyny zobaczyły, że uwielbiam tę serię, kocham ją, a ja ją słucham w audiobooku. Więc nie miałam właśnie fizycznie książek u siebie na półce. No i właśnie z racji tego, że ją kocham, to dziewczyny mi zaproponowały, że wyślą mi całą serię, za co oczywiście bardzo, bardzo dziękuję. To jest książka, która trafiła do moich ulubionych książek 2023 roku, a tę książkę czytałam chyba w styczniu albo w lutym, Historię nowego nazwiska, i też oczywiście gorąco uwielbiam i polecam Wam z całego serca. Następne dwie, czyli Historia zaginionej dziewczynki i Historia ucieczki. Nie wiem dokładnie, która jest trzecia, która jest czwarta, ale też będę czytać i też będę Wam pewnie polecać, bo obstawiam, że one mi się też spodobają. Tutaj mamy Neapol ubiegłego wieku, połowa ubiegłego wieku, przyjaźń dwóch dziewczyn, którą możemy obserwować na przestrzeni lat, jak ona się zmienia z takiego dziecięcego uczucia w taką relację bardziej poważną. No już powiedziałabym, teraz jestem na etapie, jak one są takimi młodymi, dorosłymi. I ta relacja jest bardzo skomplikowana. Niby ona jest przyjaźnią, ale można powiedzieć też czasami, że ona jest dość toksyczna. Więc jeżeli lubicie takie tematy właśnie feministyczne, bo tutaj w sumie też jest troszeczkę sytuacja kobiet w tamtych czasach właśnie przedstawiona, no to ja Wam gorąco polecam i bardzo dziękuję jeszcze raz za prezent. Będę czytać. I w związku z tymi książkami dziewczyny mi też dosłały Oliwię Denaro, której akcja się dzieje w 1960 roku, czyli podobne czasy właśnie jak Genialna Przyjaciółka, i widzę, że autorka urodziła się w Neapolu. Nie wiem, czy akcja tej książki się dzieje w Neapolu, ale ponoć klimatem ona ma być podobna właśnie do serii tego cyklu neapolitańskiego, więc jakby też jestem bardzo jej ciekawa i będę czytać w najbliższej przyszłości. Oczywiście jeszcze raz dziękuję za te wszystkie książki i przejdźmy sobie dalej do może moich zakupów targowych znowu tym razem. O Jezu, zaraz to wszystko tutaj wywalę. Teraz mamy książkę, której miałam nie kupować, ale był panel właśnie wydawnictwa, który dotyczył twórczości tej autorki i podczas panelu padło pewne hasło promocyjne, które jak się powiedziało właśnie na stanowisku, no już powiem, wydawnictwa poznańskiego, to miało się 5 zł rabatu na tę książkę. Ja mówię, dobra, to jest znak od niebios, że mam tę książkę kupić. Tradycji stało się zadość i nowa Roofwear trafiła ze mną do domu. To jest książka Dzień Zero i tak jak mówię, właśnie tradycji stało się zadość, bo ja kupuję praktycznie każdą książkę Roofwear, którą mam u siebie, to kupuję na targach, więc co targi to sobie jakąś przywożę, chociaż jeszcze wszystkich książek autorki nie przeczytałam. Nie mam pojęcia, o czym jest ta książka, poza tym, że mamy tutaj znowu jakieś nawiązania do branży systemów zabezpieczeń, coś takiego. I też oczywiście wszyscy polecają tę książkę, bo to Roofwear, więc jestem jej niezmiernie ciekawa, nie mam zielonego pojęcia, kiedy ją przeczytam. A dla ciekawych, hasło, które było właśnie promocyjne, to było Nastał Dzień Zero, więc wtedy można było 5 zł rabatu na tę książkę zgarnąć. No i jakby dobra, kupiłam, bo jestem ciekawa, lubię Roofwear i właśnie będę zbierać jej książki u siebie na półce. Następną książkę, którą też kupiłam sama, i to jest książka, która mam nadzieję znowu mnie przeniesie w wiosenny klimat, gdzie będę znowu czuła ciepło i taką moc wyobraźni, i jest to Anne z Avonlea. I to jest właśnie książka, którą kupiłam dla siebie, bo chcę zbierać znowu wydania Ani z Zielonego Wzgórza w tym nowym tłumaczeniu. Pozbyłam się tego wydania ze świata książki, które miałam, ponieważ ono bardzo się niszczyło. Powiem Wam szczerze, że ono stało na półce i tylko z jakiegoś takiego przekładania przy reorganizacji mam wrażenie, że te okładki
się wycierały i te kolory jakoś tak traciły blasku, a to wydanie bardzo mi się też podoba. No i nie ukrywam, że jak czytałam właśnie tę książkę w nowym tłumaczeniu za sprawą pierwszego tomu, no to się zakochałam i bardzo mi się ona spodobała, więc stwierdziłam, że chcę po prostu zbierać to. Tutaj mam paragon, to Wam powiem z ciekawości. 40 zł kosztowała ta książka na targach. Wydaje mi się, że można ją dostać troszkę taniej, właśnie chyba za 30 parę złotych na internecie, ale ja się nie umiałam oprzeć, już chciałam mieć ze sobą kolejną Anię. Niestety znowu sobie coś zniszczyłam na targach, bo właśnie owoluta mi się tutaj podrapała, rozerwała w sumie, nie podrapała, bo ta książka też była włożona w siatki, gdzie miałam pełno innych rzeczy, no i niestety ucierpiała, ale na szczęście sama książka nie ucierpiała, jest piękna i będę czytać. Mam nadzieję, że wiosną, bo to Ania mi się kojarzy właśnie z wiosną. Przejdźmy teraz do czegoś, co w ogóle mi się z wiosną nie kojarzy, w sensie do czegoś w zupełnie innym klimacie niż Delikatna Ania. Mamy tutaj książkę też we współpracy z wydawnictwem Czytaną, w sumie ja już ją przeczytałam. To jest Jedyne ocalałe Rayleigh'ego Sagera i to jest książka, która jest debiutem autora, którą wydawnictwo teraz wydało właśnie w nowym tłumaczeniu i ja miałam właśnie przyjemność czytać tę książkę w ramach współpracy. Powiem Wam szczerze, tego autora albo się bardzo lubi, albo się bardzo nie lubi. Takie mam wrażenie, że ja właśnie tak mam z jego książkami, a czy tę książkę polubiłam, czy nie polubiłam, to Wam powiem w podsumowaniu. Jeśli chodzi o historię, mamy tutaj kobiety, które przeszły bardzo traumatyczne wydarzenia, które gdzieś tam napotkały złych ludzi na swojej drodze i wyszły cało z pewnych masakr, jako jedyne właśnie ocalałe. I też wokół nich stworzyła się taka otoczka medialna, gdzieś tam media sobie ten temat podchwyciły i nazwały je właśnie jedynymi ocalałymi. Żeby było ciekawiej, te kobiety się nie znają, bo każda z nich miała jakieś inne traumatyczne wydarzenia na różnych, jakby w różnych latach to się działo. No i one się nie znają, nie mają ze sobą jakiegoś większego kontaktu. Sytuacja się zmienia wtedy, kiedy jedna z nich umiera w pewien sposób i to pociąga za sobą lawinę wydarzeń, która ma wpływ na pozostałe dziewczyny. My tutaj śledzimy wydarzenia związane głównie z jedną bohaterką, właśnie mamy dwie linie czasowe, gdzie możemy się jakby poznawać aktualną sytuację życiową bohaterki, ale też poznawać te traumatyczne wydarzenia, które ją w jakiś sposób ukształtowały. Więcej Wam nie będę mówić, ale jak lubicie Sagera, no to pewnie już jesteście zaznajomieni z tym, bo ta książka też dość głośną premierą była, ona chyba miała premierę 13 marca. I teraz sobie przejdziemy, może teraz tak zrobimy. Też książka czytana we współpracy z wydawnictwem, tę książkę też już przeczytałam. I to jest T. Kingfisher, nie wiem jak ma na imię autorka, ale to jest autorka Pokrzywy i Kości i Wypieki defensywne. Książka nazywa się Cierń, jest to bardzo krótka książka, która jest takim trochę retellingiem z takim pewnym plot twistem albo z takim zamienieniem ról baśni o śpiącej królewnie. Więcej Wam nie powiem, bo to jest książka bardzo krótka i też będę mówiła o niej w podsumowaniu miesiąca. Wiem, że jest teraz bardzo popularna. Wydaje mi się w ogóle, że SQN chyba teraz mocno nagłośniła ten swój imprint związany z fantastyką, bo chyba otworzyli teraz nowy profil na Instagramie właśnie w związku z tymi książkami. Jak jesteście zainteresowani, to możecie sobie aktualnie dużo pewnie recenzji na temat tej książki wygooglować, bo jest ona dość popularna. I przejdźmy do ostatniej książki, którą też sobie kupiłam sama na targach i która moim zdaniem jest o wiele ładniejsza od pierwszej części, jest ładniejsza niż pierwsza część i jest to Thunderhead, czyli drugi tom Kosiarzy. Tak się śmieję trochę, że ona jest o wiele ładniejsza, bo ona jest po prostu zielona, a ja uwielbiam zielony kolor. Zielono-niebieska w sumie bym tak powiedziała, a pierwszy tom jest czerwony. Co Wam mogę powiedzieć? Jest to drugi tom Kosiarzy, serii, która jest bardzo popularna. Widziałam, że właśnie stanowisko Uroborosa było oblegane przez całe targi i na koniec targów już nie mieli właśnie Kosiarzy, wszystko zostało wykupione. Jeżeli znacie moją opinię na temat Kosiarzy, to wiecie, że dla mnie pierwszy tom jest historią zamkniętą. Ja bym nie potrzebowała kontynuacji, no ale skoro jest, no to postanowiłam kupić. Zwłaszcza, że te książki są prześliczne, one bardzo ładnie koło siebie wyglądają. Kupiłam na targach, zobaczymy, czy ona mi się będzie podobała. Z takich informacji, ciekawostek, dzisiaj mi się wyświetlił chyba TikTok, na którym autor trzymał właśnie Kosiarzy w takim opakowaniu, w takim kartoniku na popcorn i właśnie informował, że Kosiarze będą miały mieli ekranizację, nie wiem czy filmową, czy serialową, ale to już nie jest jakoś bardzo istotne. Przyznam się szczerze, że jestem ciekawa, jak im się uda odwzorować właśnie emocje, które tutaj gdzieś w tej książce można odnaleźć, bo Kosiarze są taką mocną młodzieżówką, która mi się bardzo podobała, zresztą dlatego też drugi tom się u mnie pojawił na półce. I to tyle, jeśli chodzi o wszystkie nowe książki na moich półkach. Powiem Wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak ja je teraz wcisnę po reorganizacji ostatniej na regał. Nie ma tam miejsca na to, żeby te książki się pojawiły, więc będziemy kombinowali z drugim regałem, który będzie się prawdopodobnie
tutaj pojawiał za mną w najbliższym czasie. To znaczy musimy go jeszcze kupić i przywieźć i złożyć, ale takie są plany, żeby właśnie się tutaj drugi regał na książki pojawił. A jeżeli dotarliście do tego momentu filmu i nie macie pomysłu na komentarz, to będzie mi miło, jak w komentarzu napiszecie Ania czy też Ann, żeby dać mi znać, że właśnie dotarliście do samego końca. To się Wam może wydawać głupie i niepotrzebne albo dziwne, ale dla mnie to jest zawsze znak, że ktoś tu ze mną jest i jest mi naprawdę bardzo miło wtedy, bo to jest chyba największa nagroda, kiedy ktoś wytrwa ze mną i wysłucha mnie do końca. Jeżeli jesteście zainteresowani innymi filmami, które nagrałam, to tutaj na ekranie Wam się pojawią propozycje, na które oczywiście gorąco Was zapraszam. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym. Na razie!